witam na moim kanale. Co ona mówi? Nie, słuchajcie. Marlenę wyrzuciłam z kanału, bo się nie nadawała ewidentnie. Cześć wszystkim, witamy Was serdecznie na naszym kanale. Moim kanale. Na naszym kanale, z tej strony Weronika Załoga, moja piękna, pomarańczowa, marchewkowa siostra. Skąd list, dziewczyna? To ja. No bo skąd? A tutaj taka zwykła Marlena. Taka zwykła Marlenka, też z Kotlic. Także siostry GR Załoga w pełni. Witam Was serdecznie z Sitna. Jest to taka nasza regionalna wystawa maszyn oraz zwierząt. Zwierzątka oczywiście również zobaczycie dzisiaj u nas. Takie, można powiedzieć, to jest takie mini szepietowo, co? No. Coś w podobie. Coś w podobie. Także, ale u nas jest lepiej, oczywiście. Bo to jest Lubelszczyzna, Zamojszczyzna, także u nas pięknie, słonecznie, kolorowo, co jeszcze, bajkowo, nie wiem. Tutaj mamy kwiatuszki. Mamy kwiatuszki. Jest. U nas jednak naprawdę. Dziewczyny fajne. A tutaj jako... Chłopaki też. Maszyny najlepsze. Tylko Zetor. Tylko Zetor. A nie Fendt? Akurat nie... A nie. Dzisiaj na nie ten kolor. Nie ten kolor, muszę iść do Kuboty. Także jesteśmy w piątek, w pierwszy dzień wystawy. Zwiedzamy sobie na spokojnie. Gdzie, Weronika, pójdziemy? Tam jeszcze nie były, a nie, tam byłyśmy tam. Ale to tam pójdziemy. Także jest miło, przyjemnie, sympatycznie. Przedstawiciele jeszcze są w pełni. W formie. W formie. Także my już zdążyliśmy coś tam już sobie zwiedzić. Tak? No tak, tak. Właśnie weszłyśmy na halę. Co tu się dzieje? Wow. Właśnie weszłyśmy na halę. One tak bardzo chcą do nas, dlatego wiesz, tak bardzo. Gdzie mamy koguciki, co zresztą było przed chwilą widać. Gołębie. Właśnie odbywa się ocena. O, proszę bardzo, patrzcie, jakie piękności. Te to w ogóle są śliczne. Cudne. Zobacz to pierwsze. Weronika, jak zobaczyła, to powiedziała, że będzie je kupować. Cudne. Ale jednak te futrzaki. Kurczę. Ja bym te brała. Idziemy na gołębie. Zobacz. Miss Polonii. Miss Polonii. 4 sztuki. A tutaj pan młody. Drugi. Pierwszy, drugi. I drużba. To jest drużba, oto. Nie byłybyśmy sobą, jakbyśmy nie odwiedziły futrzastych kolegów. No, takich kolegów też przy siebie mamy. Ten jest troszkę podobny do naszej Lusi. Ludzka nie widzę, bo Lucek jest czarny. Ale Wereka ogląda już nowości. Widzę. Już jakiś ulubieniec chyba, co Wera? Tego biorę ze sobą. O nie, jednak nie, bo uciekł ode mnie. Ale by była krzyżówka z naszymi, naprawdę. O, ten jest fajny, patrz, jaki ma oczko. Niczym dalmatyńczyk. Piękny. Kiedyś miałeś mu u siebie, w sumie już kilka lat temu, króliki wiedeńskie. To są takie... Zobacz, tutaj nasz Lucek leży. O kurde, Lucuś. To chyba twój brat. Slicny. Ti, poberku. Co, marchewkę byś chrumcał? Oj, z naszych hektarów dobre marchewki są, co Vera? Weronika dzisiaj wygląda jak marchewka. Także uważaj, żeby cię nie dziobnął, nie skubnął. Piękny futrzaczek. O, o, już Werka zaczyna sprowadzać. Którego bierzemy? Nie wiem, tamten jest taki słodki, o tamten, jejku. O, czekajcie, pokażę. Patrzcie, jaki jest piękny. W ogóle wszystko, co jest małe, to jest piękne, dlatego sobie kupiliśmy małego pieska. Ale one są takie łaskawe. Nawet nie uciekają. Aj, chyba wyjedziemy niczym zo. Z kurami, z królikami. Ze wszystkim. Patrz. Ale on patrzy, jak jest słodki. Jakie tu można otworzyć. O Boziu! Jeszcze takiego Vera nie miałeś, nie co? No. To jest czas, żeby to zmienić. Aktualnie też tutaj odbywa się na hali ocena króliczków. Także wszystkie futrzaczki mają swoje 5 minut. Ale 95,5 młody, bardzo dobry. Piękny. 1000 zł pani. Tak, 1000 zł? Weronika, odchodzimy, nie stać nas. Nie, to coś innego wybierzemy. Coś innego jednak. No. Wspomniano ostatnio na Opolagrze zęby deszczowej.
zęby teściowej również obecne w sitnie. Także zobaczcie, ustawione w szeregu. Chłopaki się rozstawiają. O, jakieś pilniczki, niepilniczki, wszystko jeszcze tak naprawdę się buduje. Wystawa rośnie w siłę. Marika, pamiętasz moje marzenie na targach w Opolagrze? Na szczęście nie zbankrutowałam z Weroniką. Ale może dzisiaj? Nie. Dzisiaj tu jest coś takiego, co coś mi się takiego podobało właśnie na Opolagrze. I co? No i trzeba brać coś. A za darmo chociaż dają? Nie, no niestety. Niestety trzeba płacić. Właśnie w tym jest największy problem. Więc podejście numer 2. Weronika w sitnie. Czy to jest to? Co my tu mamy? Oczywiście mamy czapkę. Dawaj, w gratisie. Puma. Puma? No. Także sprzęt ten jest. Muszę odciągnąć siostrę. Chodź Weronika, już się napatrzyłaś? Nie, no właśnie nie bardzo. To oglądaj. Zobaczymy z tamtej strony. Ale patrz, tutaj nikt... Czekaj, Wera. Nikt plaka nie żałował. Po bogatości chłopaki poszli. Co? Nic. Lampy eleganckie. Eleganckie ten tego. Opony wyplakowane. Wyplakowane, aż opływają z tej bogatości. No nic, tylko brać. Tylko brać. To gdzie ten fen? Wcale trzeba się nie zastanawiać nad tym. Raz, dwa, trzy. Coś się przycięło. Weronika pyta, jak wygląda. Więc odpowiedzcie. Cześć, witam na moim kanale. Nie żartuję, już to mówiłam. Więc odpowiedzcie mi, jak Weronika wygląda. Weronika dzisiaj ogląda talerzówki. Także Weronika, rączka. Idziemy stąd. Fen podjedzie w niedzielę. Ja tutaj wrócę. Dobra. Trzymam za rękę. I za słowo. Nie wiem kiedy, ale kiedyś nam wrócę. Ach. Zawsze zer na koncie brakuje przez tą młodą. Taka pazerna. Chyba o sobie mówisz. To jak tam panowie z tą talerzówką? Co? Stoi. Proszę. Stoi? To można brać? Odbierać. Odbierać? W poniedziałek? W poniedziałek? W niedzielę dopiero? Będziemy. Faktura we wtorek. A Boże. Poczekaj, bo cię rozjadą. A, oczywiście, czekamy. Prawie jak na przejście dla pieszych. Możemy iść. Kolejnym punktem będzie... Pottinger. Pottinger. Patrzcie, jak mnie prowadzi. Czuję się prawie jak ciele na łańcuchu. Patrz, otwarty. Weronika, wykorzystaj. Myślisz o tym, co ja? Myślę o tym samym, co ty. Wykorzystaj to. O! Podstawowe ujęcie jest. I co, Vera? Pasuje tutaj. Pasujesz? Mhm. A ile to ma kuniów? Wystarczy? Bo Weronika przed chwilą oglądała tę lodówkę. Ponad 200 ma chyba. Nie, no 200 jest na mała stewerka. Serio? No widzisz, serio? Mówiłam, że 200. Ej, ale fajnie tu wyglądasz. Dzień dobry. O, przedstawiciele już mrygają oczkami, Weronika. Za dobrze tu wyglądasz, wychodź. New Holland wjeżdża. I ma za sobą fajny sprzęt. Fajny sprzęt. W kolorze mojej sukienki. Oj, siedziałabyś w tym zbiorniku, co? Siedziałabyś? Mhm. Zaraz idę. Także co, Weronika, powiesz o tym ciągniku? Jest bardzo fajnie. Ogólnie w kwestii tutaj wyposażenia kabiny, to zawsze ten joystick tak pięknie wygląda. Nie wiem ogólnie, jak jest z użytkowaniem niego, ale naprawdę ten chrom jest świetny. Świetnie serio? Wygląda. No i widzisz tu oczywiście nową kierownicę. A masz ten? Śrubokręt? Śrubokręt? Czy co tam? A co, do New Hollanda byś skręciła, co? Jedna grupa CNH. Pasowałoby. A ty, albo cały ten odkręcić? Podłokietnik. No. Trochę to musiało kosztować. Nie, no jak odkręcę i pójdę, to nic nie będzie kosztować. Ty, nie ma nikogo? Popatrzcie. Tak wyglądają przygotowania. Weź.
weź i to ten odkręcę, a ty no. Co? Ja odkręcę, a ty idź pilnu, żeby nikt nie wiedział. Dobra. To pokaż, jak to się robi. Zrobimy poradnik, jak zwinąć case'a pod okietnik. Jeszcze muszę zobaczyć, gdzie tu się to odkręca, ale to są śrubki. I zaraz. I co, 13-17 będzie grane, co? No, 13 na pewno. Coś krzyczy, że dla ubogich. To jak dla ubogich Weronika to wychodzi. Właśnie, to jest to idę. Więcej tu nie wrócę. O. W obcasach jednak się da. Nie zamykaj. Zostaw. Zacieramy ślady. Do drugiego? No pewnie, że tak. Ty też jesteś nagrany. Jak pucujesz. I co? Jesteś na wydarzeniu publicznym. Vera w case. Dobra, idę teraz do porządnego sprzętu. Więc w sumie to zmieniło się tylko to. Napis na masce i ta idzie, jak w zaparte. Tu są już, panowie, wyższe progi. Takie skóry będę miała wszędzie. Kiedyś. No, tu jest fajnie. Tu jest fajnie. I co, Weronika? No idź po kluczyki, no co ty? Odjeżdżasz już? Siadamy i jedziemy do domu. A bo już, na żniwa chcesz, już tak? Już pan mi tutaj plakuje wszystko. A, właśnie widać, coś tam się kręci koło tego koła, także nie wiem, czy to ostatecznie bezpieczne. No on właśnie mi czyści i teraz odjeżdżam. Super, właśnie się patrzcie, tak omówiliśmy. Wszystko jeszcze pozapinane. Skóry jest, klima jest, schowki są na złoto pieniędzy. Łyzby. Na ładowanie iPhone'ików. Także Werka tutaj może całe lato spędzić, co? O nie. Przycisków tam jest. Patrzcie. A mówiłam, że pan mi czyści ciągnik? Kurde, ale pucuje. Tak. Poprawiamy włoski. I moja siostra. Można korzystać ze sponsa, nie? Można. Moja siostra chciałaby się opalać na tle fastraka, także ona coś celowała nawet. Proszę, niech patrz. Pani się opala, ile wlezie. Sponsor akurat dobrze świeci. Przyjmujesz propozycję? Zawstydziłam się. Zawstydziłeś się. Szybszy niż wygląda, co? Tam nie wiem. Nie wiesz? Nie jeździłam. Obok to... jedynie. To mamy tutaj fastraka. Powiem wam, że w piątek do Sidney opłaca się przyjeżdżać. Przedstawiciele są bardzo mili. Niezmęczeni. Wszędzie można do każdej maszyny wejść. No, polecam serdecznie. Weronika załoga. Siadaj tam. Odpalaj. U nas jest dużo koszenia. I my to bierzemy. Pan nam to sprzeda? A pani kupi? No pewnie, że kupię. To sprzeda? Dobra, Weronika, wsiadaj. No to siadam i odjeżdżam. Gdzie stacyjka? Kierowca jest. Kierowca jest, tak? Co, Weronika? Nie mam kluczyka. Hektary byś kosiła? Oczywiście. Oczywiście? To chodź, dogadamy. Tylko nie mam kluczyka. On się rusza. Aż mi sukienkę podwiewa. Widzę, że zrobione jest tutaj... No? No 0,2. Czego? Motogodziny? Promila, chodź! O, jadą chłopaki. Jadą! Gwiazdy! Jak to się mówi? Jeden jadą. Spał, drugi z Dzidą, czy jak to tam było? Jadą na Radom i na... Jak to, no, to było? Na Warszawę i na Radom, to no, też właśnie, tam było. Tak to leciało. A tutaj po prawej stronie to czarno to widzę. Nie no, wiesz co, jak się na to patrzę, to aż mi jest przykro. Że co? Że tak maszyny czarnym kolorem można skrzywdzić? A teraz Black Edition ponoć w modzie. Ale jako dodatek. Dodatek. A nie całościowo. I ja tam jako dodatek mam siostrę, także zainteresowanych zapraszam na mój Instagram, na priv. Oddaję siostrę. Dobrze. Nie no, nie oddam. Kto w polu będzie hektary orał? Także my sobie dzisiaj w piątek chillujemy. Chillujemy, zwiedzamy sitno. Kupujemy kwiatuszki, ciągniczki, przyczepki. Bo ogródek sam się nie zrobi. Talerzówki. I tak dalej. Także tu jest taka druga część poradnika, jak zbankrutować z moją siostrą. Jak widzicie, nie jest trudno. Jeszcze mieliśmy kurę kupić.
tą ładną królika i tak dalej. Tak będzie, tak będzie. Agromarket Jaryszki, zapraszamy. Idziemy. Zapraszamy? Nie. Idziemy? I co tam będziesz robiła? Kupować będę zetora. Zetora? I co tym zetorem będziesz robiła? Będę orać pole. Że do akpila podpinasz zetorkę, tak? No. Najmniejszy zetor i nasz akpil. Uda to się? By było. Uda się, jak myślisz? No nie wiem, czy da radę. Może zawsze ale możemy patrzcie. Spróbować. Takie jeszcze jedną skibę dodać. To i takie coś brać. Chyba jest. Plastikowe? Dawaj. Plastikowe to tak chyba nie bardzo, co? Oj, Weronika. Ale wiesz co? Jak się patrzy tutaj, na tą maszynę, to wydaje mi się, że tutaj nie trzeba tyle opon. Możemy co drugą wykręcić. Cięcie kosztów. Inflacja. Ale nie, żebyśmy zebrały sobie. Przyda się do taczki. Będziemy mieli na zmianę. A różowej taczki dalej mi brakuje. Letnie, zimowe i tak dalej. No, różowa taczka by się przydała. Tu też widzicie, wyszykowane, opakowane. A i będzie ogień. Nie wiem, czy wiesz, ale nas tam wołają. Wołają? Słyszałaś i krzyczeli? Znowu tam pójdziesz. No ale nie słyszysz? Już słyszę. No właśnie. To prowadź, Junia. Tutaj idziemy? Marlen, bo dobrze się czujesz? Bardzo dobrze się czuję. Chodź, dobra, patrz. Patrz. Patrz, jaki przystojny przedstawiciel do nas podszedł. Klata jak u... U małolata. Tak. Także w tym bardzo zacnym gronie tak, przedstawicieli. Paweł, jeszcze, o, patrzcie, dziewczyny, jak coś, ten chłopak jest wolny. Na tego nie patrzcie, bo jest zajęty, także on jest już skreślony na starcie. Ale patrzcie, przystojny co, nie? Brudkę ma, jak u kozy, ale to nic. To jeszcze się wyklepie. To jeszcze się wyklepie. Dobra, nie żartujemy. O, ale ten pan. Dziękujemy, że byliście tak. razem z nami. Subskrybujcie nasz kanał, dodaj coś jeszcze. Tak jest. Komentujcie, lajkujcie. Wasz i nasz. Wasz i nasz. Klikajcie dzwoneczek. Aby być z nami na bieżąco. I także... subskrypcję. To było właśnie o tym mowa. Aha. Coś jeszcze? To się wytnie, tak? To się wytnie. Ale i tak nie będzie. To się nic... To nasz mańsk. Tak. Oj, dobra, chłopaki robią jeszcze autoreklamę. Ale było nam bardzo miło. Mamy nadzieję, że zostaliście z nami do końca. Także dziękujemy, że byliście razem z nami. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale. Pa, pa, pa! Wszyscy machają łapkami. Chłopaki, machajcie tam w tył. Machaj łapką. Łapką. I klap. Klap.